W Sądzie Rejonowym w Gdańsku ruszył proces europoseł Koalicji Europejskiej Magdaleny Adamowicz. Kobieta oskarżona jest o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych. W 2013 roku aparat władzy, na czele którego stał premier Donald Tusk, wszczął przeciwko prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi postępowania w sprawie korupcji. O problemach z majątkiem ówczesnego włodarza Gdańska obszernie informowały liberalno-lewicowe media. Gdzie się podziało 5 mieszkań prezydenta Gdańska, pisała w 2015 roku Gazeta Wyborcza. Dzieci prezydenta Gdańska dostały 500 000 na urodziny, czy sąd w to uwierzy? To fragment artykułu z 2017 roku na portalu Wirtualna Polska. O tym, jak są to poważne zarzuty, mówił także partyjny kolega Adamowicza Sławomir Neumann. Oni ilością faktur, inflacją tych aktów oskarżenia spowodowali, że nie mają żadnego szacunku. Jedynym gościem, który jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą go wyprowadzić w pieniądze. Dziś ruszyła sprawa żony zamordowanego 2 lata temu prezydenta Gdańska. Magdalena Adamowicz jest oskarżona o błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów. Tych przestępstw europoseł Koalicji Europejskiej miała się dopuścić wraz ze swoim mężem. Oskarżona twierdzi, że to absurdalne zarzuty i podkreśla, że wraz z mężem rozliczała się zgodnie z prawem.